Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, goście. Proszę Państwa, rzeczywiście grypa AH1N1, zwana świńską wcześniej, już się rozpowszechniła na całym świecie. W czerwcu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła szósty stopień pandemii, czyli działanie zintegrowane całego świata i jednolite powinny być. Proszę Państwa, może tak ważny temat, kilka minut poświęcimy na to. Więc pierwsza sprawa, grypa była, jest i będzie. Już tam za Hipokratesa w V wieku przed naszą erą było opisywane, ale mówmy o tych współcześniejszych czasach, mianowicie. Była epidemia Hiszpanki, tak zwanej w roku 1918-1920, która pochłonęła, była przyczyną śmierci ponad 50 milionów ludzi, co porównując ze zgonami, z śmiertelnością, zgonami w I wojnie światowej, gdzie 9 milionów ofiar było, te 50 milionów jest liczbą przerażającą. Główną przyczyną tej wysokiej umieralności to były tak zwane grypowe krwotoczne zapalenia płuc w Hiszpance. I co ciekawe, Hiszpanka nazywała się też AH1N1. Tyle, że co 30-40 lat są takie skoki epidemiologiczne, gdzie ten wirus przeskakuje gatunki. Najczęściej jest to droga taka, że wirusem pierwotnym nosicielem są ptaki, później zakażają świnie, a w świniach dochodzi do takiej transformacji, że przeskok gatunkowy również na ludzi następuje. Drugą taką grypą pandemiczną to był w 1957 roku grypa azjatycka. Ta zabiła około miliona ludzi. I trzecia pandemia w 1968 roku, Hongkong, ta była H3N2. Może kilka słów o wyjaśnieniu, co to znaczą te litery HN, które się tu powszechnie używa. Mianowicie na powierzchni wirusa są takie białka powierzchniowe, są to glikoproteiny. Jeden to hemaglutynina, stąd literka H, drugie neuraminidaza N. I tutaj jest taki problem, że tych hemaglutynin jest 15 typów, których występują, wyróżniono już. Z tego dla ludzi groźnych chorobotwórczych są 3, H1 do H3. Natomiast w neuraminidazie tej N są 2 tylko na 9 chorobotwórcze dla człowieka. Tak sobie pozwoliłem na to nazewnictwo, bo ono ciągle wraca w tych epidemiach H1, N1, N2, N3. Także azjatycka to była N2, H2, N2 i Hongkong H3, N2. Proszę Państwa, sytuacja na dzisiaj wygląda w ten sposób z dnia wczorajszego, godzina 9, że w Europie było zachorowań 52 929. Z tego 159 zgonów. W Polsce tylko 164, ale o dziwo, w sąsiednich Niemczech zachorowań 19 207 i co ciekawe, w ostatniej dobie 192 zgłoszenia, przedwczoraj 200 zachorowań, tak jakby ta fala szła z Niemiec, zachorowań na właśnie tą grypę AH1N1. Tu jest jeszcze jeden moment, mianowicie w tym roku ta grypa może być szczególnie niebezpieczna, to może za mocne słowo, ale może być problemem, dlatego że jest co roku zwykła grypa sezonowa i jest grypa świńska, ta AH1N1, a i nie do końca załatwiona sprawa grypy ptasiej. Grypa ptasia na szczęście bardzo opornie przechodzi na ludzi, ale przechodzi. Jak do tej pory od 2003 roku zgłoszono i potwierdzono 440 zachorowań na ptasią grypę, tą H5N1. Z tego bardzo wysoka umieralność, 56% umieralności, 264 osoby zmarły na ptasią grypę. W tym roku, w 2009, 34 zachorowania w Egipcie odnotowano, w Wietnamie 4 i w Chinach 7, z tego 4 zgony w Chinach.
na 7 zachorowań, w Wietnamie 4 zachorowania i 4 zgony. Wysoka śmiertelność ptasiej grypy i dlatego się boimy tej konwergencji przemieszania się tych antygenów i dlatego jest tak świat, no, jakby postawiony na baczność. Tu proszę Państwa, może tak jeszcze dla zaobrazowania dane światowe. Teraz na południowej półkuli jest zima, był sezon grypowy i głównie tam właśnie w Ameryce Południowej zachorowania występowały, bo w Ameryce Północnej to się zaczęło. Pierwsze zachorowania, mimo że mówiono było o Meksyku, to było zachorowania wśród pracowników ferm hodowli trzody chlewnej w Ameryce, w Teksasie, ale to byli pracownicy meksykańscy, którzy wracali na weekendy do domu i roznosili to wszystko, a tam była jakby podatność. I tu proszę Państwa, w Ameryce Północnej, w USA 593 zgony już odnotowano. Świat podaje już zgony, nie te tysiące zachorowań. Meksyk 220, ale Brazylia 899, Argentyna 514, Peru 121 zgonów. Teraz ostatnio Australia 172 zgony. W sumie na świecie odnotowano zgony związane z zachorowaniami na grypę AH1N1 w ilości 3941. Proszę Państwa, co z tego wynika, że jednak jest to problem poważny, ale czy możemy sobie z nim poradzić? Te zachorowania o ciężkim przebiegu i zgony raczej dotyczą ludzi z grup ryzyka, a grupy ryzyka to na przykład kobiety w ciąży, ludzie, osoby powyżej 65 roku, osoby, które chorują na przewlekłe choroby na granicy wydolności układu oddechowego, układu krążenia, osłabioną odpornością, chorujące na choroby przewlekłe nerek, niewydolność wątroby, osoby o osłabionej odporności. I tutaj proszę Państwa, a i dzieci. I dzieci od 6 miesięcy do 6 lat też często na grypę mają ciężkie przebiegi. Powikłania pogrypowe to przede wszystkim krwotoczne grypowe zapalenie płuc. Inne to bakteryjne zapalenie płuc, zwykle ujawniające się w piątej dobie, zapalenie opon mózgowych i mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, odwodnienia. I głównie te stany są przyczyną śmiertelności. I tak jak wspomniałem, dotyczą one głównie osób z grup ryzyka. I teraz, jakie wnioski z tego? Najskuteczniejszą formą zapobiegania to są szczepienia. Tutaj jest pytanie, czy się szczepić i na grypę sezonową, tą co roku. I tutaj proszę Państwa, warto, dlatego że w grypie sezonowej, w szczepionce przeciw grypie sezonowej są szczepy, dwa szczepy, antygeny szczepów A, w tym jeden Urugwaj, czyli H2N2, tak jak w Hongkongu, H1N1 też jest z tego, tylko że to jest oczywiście inny fragment tej hemaglutyniny. Ale tego i on nie szczepienie przeciw grypie sezonowej, mimo że zawiera antygen H1N1, nie zabezpiecza przed zachorowaniem na tą grypę nową, jak ją teraz nazywają. Dlatego, ale namawiamy, szczególnie namawiamy te osoby z grup ryzyka, czyli powtórzę krótko, osoby starsze, schorowane, kobiety w ciąży i dzieci, skrótowo, bo one mogą być najbardziej mieć ciężkie przebiegi, ale z drugiej strony warto by było się szczepić, upowszechnić te szczepienia. Niektórzy mówią, że szczepienia są szkodliwe, bo nawet artykuł w Argorze był, że ten nośnik rtęciowy jako jeden z tych nośników antygenów jest tak szkodliwy, że nie warto się szczepić. Ale świat opanował wiele chorób dzięki szczepieniom. Nawet ostatnio to opanowanie polio, odry, które no rzeczywiście dowodzą, że szczepienia są najskuteczniejszą formą tego. Drugim sposobem są izolacja chorych, żeby po prostu nie roznosili. To się dotyczy głównie środowisk zamkniętych, a więc szkół. Tu to prawda będą uczniowie na pewno nadużywać, ale warto wcześniej zwolnić ucznia i izolować go tam na te około 7 dni jest ta zaraźliwość wirusa grypy. Czyli ten również w środowiskach pracy. Ale z tym się wiąże jeszcze jedno, mianowicie szczepienia, o których tu mówię, należałoby upowszechnić, szczególnie wśród pensjonariuszy domów pomocy społecznej. To kosztuje trochę, ale oni są szczególnie narażeni, bo są przeważnie schorowani
i są w środowisku zamkniętym. Tam, jeżeli nawet pracownik przyniesie infekcję wirusową, grypową, no to bardzo szybko może rozniesieć tego. A oni są osłabieni. Dlatego należałoby rozważyć szczepienia, szczególnie pensjonariuszy DPS-u.